Solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce po mądrość, a dobra kraju dziś nam potrzeba. Mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe byłym działaczom opozycji antykomunistycznej. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej aktu dekoracji dokona prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Jarosław Szach. Odznaczeni zostali Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski pan Alfred Znamierowski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pani Joanna Maria Łukasiewicz-Wyrwich, Krzyżem Wolności i Solidarności pan Tomasz Andrzejewski, pan Marek Kazimierz Barański, pan Jan Krzysztof Goralski, pani Małgorzata Iwona Grabowska-Kozena. Pan Zbigniew Stefan Jagiełło. Pan Paweł Jarosław Kozera. Pan Jarosław Paweł Papis. Pani Maria Elżbieta Szabłowska. Pani Ligia Teresa Urniarz-Grabowska. W dniu dzisiejszym nieobecna. Pan Jan Zajda. Państwo ten egzamin zdali. Stanęli Państwo po dobrej stronie. I to jest, myślę, ważne podkreślenie, bo jest strona dobra i zła. Po 1989 roku ten podział próbowano często zamazać. Zamazać, nazywając między innymi jednego z twórców stanu wojennego człowiekiem honoru. To dzisiaj bardzo dobry dzień. Ci ludzie, twórcy stanu wojennego, zostali zdegradowani. Czekaliśmy na to bardzo długo. Tak jak zbyt długo Państwo czekali na te odznaczenia. A do Pana nie przyszło? Nie, to nie. A mama podawała nam.